Generalnie obraz jest mało przydatny, ale mam jeden obraz, który się komuś na coś przydał, to jest ten obraz. Jest to właściwie banalna anegdota, znaczy ilustracja wydarzenia, które miało miejsce na początku wojny w Ukrainie, gdzie tak zwana ukraińska babuszka podeszła do rosyjskiego żołnierza i powiedziała, żeby sobie wsadził do kieszeni deski słonecznika. Dalej będzie okupował terytoria Ukrainy, to Ukraińcy go zabiją i przynajmniej z niego wyrosną jakieś słoneczniki. No i się dowiedziałem jakiś czas później, przypadkiem, później już z wielu źródeł, że było to jakby takim memem, który jakby brylował na ukraińskim Instagramie i takim motywatorem, więc to była ta jedna sytuacja, kiedy malarstwo mi się bardzo, znaczy przydało się komuś. Jest to praca VR-owa, nazywa się A ja Ciebie kocham, a ja Ciebie lubię. I jest to praca, dlatego chcę o niej powiedzieć, a nie, że zapraszam Państwa tylko na pokazanie, i dlatego, że to jest praca, która jest zrobiona za pomocą technologii VR, więc niestety nie wiem, czy wszyscy Państwo zdążą ją zobaczyć, ponieważ ogląda się jeden na jeden. I ja miałem zupełnie inny pomysł na dyplom, otworzyła się u nas pracownia właśnie VR-u. I pojechałem z tym VR-em w ogóle do miejsca, gdzie się czułem najbezpieczniej, czyli do domów moich dziadków, i nagrywałem ich po prostu życie codzienne, żeby poeksperymentować ze sprzętem. Zaczynam robić dyplom i nagle marzec, dowiaduje się, że mój dziadek niestety dostał kilka miesięcy życia i jest śmiertelnie chory na raka. I stwierdziłem, że nie robię dyplomu, jadę tam po prostu z nim spędzić czas, i on wtedy do mnie powiedział, że a robiłeś taki film, że po prostu podziałamy razem i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i z tego powstała właśnie praca dyplomowa. Jest to film o relacji mojej, dziadka, babci w tej sytuacji nadchodzącej śmierci. Natomiast ponieważ ta dokumentacja, sama fabuła została odwrócona, film nie jest odtworzony, czy jakby ta instalacja nie jest odtworzona, czy akcja nie dzieje się do tyłu, tylko po prostu chronologia jest odwrócona, czyli oglądamy to, na co zawsze jak blisko osoba odchodzi, mamy taką nadzieję, że wszystko będzie dobrze, wszystko wróci do normy. Więc ta fabuła została tak poprowadzona, że właściwie te ujęcia, które kręcimy jako pierwsze, kiedy ten dom funkcjonował, są ostatnie. I oglądamy po prostu historię tego cudu, na który każdy liczy, kiedy bliska osoba odchodzi. Ta praca była robiona też przed pandemią, więc też myślę, że poprzez pandemię nabrało zupełnie innej perspektywy, kiedy bardzo wiele osób nawet nie mogło się pożegnać ani spędzić tego ostatniego czasu ze swoimi bliskimi, którzy byli zamknięci na oddziałach covidowych. Pracę też oglądamy ponieważ technologia VR w przeciwieństwie do tradycyjnego filmu czy do tradycyjnych form narracji pozwala umieścić kamerę czy ten rejestrator w różnych takich miejscach i zmienić perspektywę, dlatego film często oglądamy z perspektywy kurzu, na szafie, z perspektywy cebuli, kapusty kiszonej. Często jesteśmy takim duchem, jakimś takim patrochem w tym wszystkim. I to było nawiązanie do mojego dziadka, który mi w pewnym momencie filmu powiedział, że właściwie to nasze życie to jesteśmy pyłem, no właściwie pyłem podzielonym na milion części w obecności wszechświata. Jedną z podstawowych jakby aspektów tego, jak pracujemy, to jest to, że pracujemy, większość naszych prac powstaje w duecie, czyli pracujemy w zespole, ma to szereg konsekwencji. No jest to przyjemne, dlatego że ma się tego jakby zawsze pierwszego odbiorcę, zawsze jakby pierwszego feedbackersa. Delegacji nie jest się samemu, to jest jasne. Tak, natomiast minusem jest to, że na przykład trzeba się dzielić honorarium na pół. Właściwie znamy się ponad 20 lat, od 7 lat pracujemy razem, łącznie z tym, że między innymi pracę magisterską, artystyczną i teoretyczną pisaliśmy razem, nawet jakby zdanie po zdaniu. Tak, no i
jakby konsekwencją tego, że się znamy tak długo, wiadomo, jest jakby melanż postaw, że już na koniec ciężko mówić i o autorstwie, i o właściwie czy czymkolwiek. I w ustce nam się przytrafiła historia, do której chcieliśmy wrócić, bo to chyba najlepiej charakteryzuje jakby tą konsekwencję. Tak. 5 lat temu Sara z przyczyn osobistych niestety nie mogła być tutaj na prezentacji, w związku z czym ja sam prezentowałem naszą praktykę. Jedną z jurorek była Marta Liso, która tutaj wtedy była obecna. No i już po latach spotkaliśmy się we trójkę razem z Martą i z Sarą i w kuluarach. Marta wyznała nam, że do tego momentu fizycznego spotkania myślała, że Sara jest moją wyimaginowaną przyjaciółką. Więc pierwsza praca to jest How Many Megabytes Is a Song i to jest tytuł, który został zawzięty jako bezpośredni cytat z forum neopogańskiego z lat 90. Zostało zadane podczas rytuału przejścia, którego próbowano dokonać właśnie za pośrednictwem tego forum. I generalnie na przełomie roku 2018 i 2019, trochę zmuszona przez swoją własną ciekawość, która narodziła się stąd, że usłyszałam plotkę o zrzekowym sabacie zorganizowanym przez przyjezdnych w moim rodzinnym miasteczku, zaczęłam zgłębiać bardzo temat tego, w jaki sposób funkcjonuje magia i jak jest praktykowana w 2020 roku. I generalnie przeglądałam bardzo dużo blogów i forum dedykowanych wice, magii, chaosu i ostatecznie technopogaństwie. Jednakże, co mnie zainteresowało najbardziej, to użycie w tych rytuałach technologii, bo pogaństwo moje odczucie zawsze wiązało się z naturą, a tymczasem gdzie jest ta mistyczność w wykalkulowanych urządzeniach jak laptop. Zajęcie się tym tematem, tą pracą z pamięcią przedmiotu i z takimi elementami właśnie porzuconymi trochę. To też zainteresowanie się tym, co otaczało nas i dekoracją, która otaczała nasze domy, którą my chcieliśmy trochę uczynić rzeczywistość, do której dążymy może, bardziej dostępną. Tego rodzaju rzeczy jak figurki porcelanowe czy dekoracyjna ceramika była obecna w wielu naszych domach. Również ja mam takie doświadczenie, pochodzę z Małopolski i w wielu domach takie elementy były. Również na budynkach użyteczności publicznej czy chociażby na przystankach słynna Łysogórska szkoła, ale też wieś, która właściwie utopijnie wyobraziła sobie sytuację, w której cała społeczność produkuje pewne obiekty marzeń, obiekty, które reprezentują jakąś wyśnioną rzeczywistość. I ta wieś w jakiś stopniu jest też samowystarczalna. października 2022. Opis mojego stanu. Jestem znowu w Polsce na Biennale dla Młodych, mimo że już taki młody nie jestem. 2. Nie ma dzisiaj Horacego w pokoju. Podobno spadł kamień z wiaduktu na jego samochód. Użyłem tą samą wymówkę, żeby odwołać dzisiaj spotkanie na Zoomie. 3. Patrzę za okno i zastanawiam się, czy to deszcz pada, czy to chmura pada. Ale nie jestem w stanie rozwiązać tego dylematu. 4. 2 samoloty przecinają swoją trajektorię. To chyba znaczy pech.
co mnie interesuje, to granica pomiędzy tym, co analogowe, a cyfrowe. No i to medium, czyli malarstwo, które jest najbardziej tradycyjnym medium, jest też nieprzypadkowe, dlatego że jakby malarstwo daje mi możliwość bycia tu i teraz i jakby nie korzystania z ekranu i po prostu bycia. A jednocześnie maluję rzeczy, które są wirtualne i które jakby są inspirowane estetyką internetową. Więc tutaj też zachodzi ta tranzycja tej cyfrowości do medium najbardziej tradycyjnego, czyli malarstwa. I ja nazywam moje malarstwo cyfrową reprezentacją natury, ponieważ głównie to, co maluję, to jest natura, tylko właśnie taka cyfrowa. Jestem malarzem, więc udało mi się stworzyć pewną wrzucaną na książkę jakiego zapisną homo ludos, czyli grający męs, ten człowiek. Więc każdy więcej ma razem. Ja to w historii, gdy walczy, kontynuuję. No niestety nie przeszliśmy. Chodzi o to, jakie wątki poruszam właśnie w ostatnim czasie, przede wszystkim w mojej twórczości, to są to właśnie głównie różne kwestie związane ze specyfiką współczesnej pracy zarobkowej. Interesują mnie między innymi takie zagadnienia jak prywatyzacja stresu, czy też ewolucja form zatrudnienia w kierunku na przykład postępującej prekaryzacji, czy też uberyzacji form zatrudnienia. A także na przykład zjawisko takiego stopniowego zanikania granicy pomiędzy sferą publiczną a prywatną. Jeżeli chodzi o takie kwestie formalne, to w moich pracach łączę ze sobą różne, często dość odległe od siebie stylistyki czy tradycje estetyczne. Korzystam też właśnie z wielu technik, z różnych mediów. Często właśnie w jednej pracy łączę elementy malarskie, ceramikę,